Witam Państwa w komentarzu walutowym Bossa FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu akcyjnym BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 17 maja, w środę, godzina 17.07, czyli po sesji w Europie. No i z tego miejsca chciałbym zaprosić Państwa do omówienia sytuacji na cztery wybrane przeze mnie parach walutowych. Tradycyjnie zaczynamy sobie naszą analizę od eurodolara. No i to, co możemy teraz obserwować, to to, że eurodolar bardzo mocno wystartował, powiedzmy, gdzieś z okolic 1.0880. Tu widać, że tutaj lokalna strefa wsparcia poprzednio zbudowana na tej luce wzrostowej. No i de facto obserwujemy realizację tej szerokiej formacji klina zwyżkującego. Tutaj prawdopodobnie może nawet dojść do 1.1223. No i generalnie o co chodzi tutaj z wzrostem eurodolara? Z jednej strony mamy mocne dane z Europy, mocne dane fundamentalne, mocne dane makroekonomiczne. Mamy usunięcie ryzyka w postaci ryzyka politycznego, czyli właśnie po wyborach we Francji. No i z drugiej strony mamy bardzo dużo nerwowości wokół Stanów Zjednoczonych, generalnie wokół polityki Donalda Trumpa i wokół jego ruchów i wokół tego, wokół, co się mówi, powiedzmy, szczególnie na linii, powiedzmy, Stany Zjednoczone a Rosja. Nawet tutaj dzisiaj czytałem taką analizę, że może być próba jakiegoś impeachmentu Donalda Trumpa. No to byłoby oczywiście precedensem całkowitym. Niemniej to widać, że tutaj scena polityczna w Stanach zaczyna być coraz bardziej, bo to nie są rzeczy, powiedzmy, jeżeli tego typu artykuły się pojawiają, to znaczy, że coś jest pewna wojna znana, wojna w obozie republikanów. No i w konsekwencji rynek bardzo negatywnie to ocenia, ponieważ ten temat cały, pobudzenie inflacji przez reformy strukturalne i różnego rodzaju impulsy może zejść na szyplan. Także generalnie słabość dolara i kłopoty Donalda Trumpa stawią tutaj główny czynnik. A tak naprawdę rynek nie wydaje się, żeby grał za mocno po tą czerwcową podwyżkę, ponieważ wydaje się, że ona już jest mocno zyskontowana. Także słabszy dolar i generalnie słabszy dolar implikuje nam również to, co widzimy na pozostałych parach. Na przykład fund do dolara, no w funcie mówiło się, że musi spaść, tak? Tutaj ewentualnie jakieś stworzenie jakiegoś RGR-a. Jakby szerokie pojęcie by na funcie, bo takie faktycznie byłoby bicie z tej formacji, ale raczej rynek oczekiwał powrotu w kierunku 1.2565, no ale oczywiście słabszy dolar trochę to komplikuje. Jeżeli byśmy zaczęli nowe maksimum, to prawdopodobny ruch w kierunku 1.34, jak najbardziej prawdopodobny tutaj na tym zestawieniu, pomimo oczekiwań co do słabszego funta, no to jednak ten dolar tutaj bardzo mocno wpływa na szalecowy rynek. To widać również na parze dolar do złotego. Jak Państwo widzą, dolar do złotego generalnie jesteśmy najniżej od kwietnia, marca 2016 roku, praktycznie ponadroczne minima. No i widać taką próbę wybicia niżej, tak? Jeżeli ta strefa tutaj 3,70-3,75 została włamana, to moim zdaniem możemy oczekiwać ruchu gdzieś do około 3,52, czyli mocny ruch, ewentualnie tu jeszcze oczywiście jakieś lokalne wsparcia 3,62,5, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że to widać również na pozostałych parach ze złotym. No widać, że jeżeli ta pasa na złotym zostanie podtrzymana, to prawdopodobnie dojdzie do jakiejś długoterminowej zmiany trendu na parach związanych z polską walutą, no i w konsekwencji dalszego umocnienia polskiego. To oczywiście to jest negatywna informacja z punktu widzenia polskiej gospodarki, z tego ostatniego wzrostu na poziomie 4% flash. Ale z punktu widzenia nawet kredytobiorców, no to w zakresie złoty do franka jest to oczywiście dobra informacja, dobry prognostyk. Tak? No oczywiście w dużej mierze zależy to dolara. Tak? Jeżeli faktycznie dotąd było tak, że słabszy dolar przekładał się na te waluty emerging markets jako czynnik wspierający, należy jednak mieć świadomość taką, że jeżeli doszło do jakiejś większej destabilizacji, na przykład sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych albo jakieś ograniczenia działalności Donalda Trumpa, no to de facto mogłoby zostać to odebrane negatywnie jako destabilizacja, powiedzmy, tej politycznym układu na świecie, w konsekwencji również, tak jak widać w ostatnich godzinach, tak? No widzieliście na przykład tutaj właśnie w tej chwili mamy parę dolar amerykański, japoński jen. Oczywiście spadek dolara, ale z drugiej strony bardzo mocno umocnienie jena, no i podbicie wyceny franka szwajcarskiego, czy rów w kierunku safe haven. Rynek za bardzo nie wie, co się dzieje tutaj, powiedzmy, w zakresie sceny politycznej Stanów Zjednoczonych. Teoretycznie układ jeszcze do przedwczoraj pojawiały się jakieś sygnały, ale on był w pewnym sensie troszkę bardziej wytłumiony, a dzisiaj widzieliśmy już mocne spadki na giełdach. Czy też Europie, czy też Stanach Zjednoczonych na kontraktach indeksowych. No i właśnie ten ruch w kierunku safe haven. Tutaj lokalne, wydaje mi się, że ta świetla zostanie trochę skorygowana, ponieważ to jest bardzo mocny ruch. Wydaje mi się, że powrócimy powyżej tych linii trendu, czyli aż do okolic 100, wydaje mi się, 112 jenów. Aczkolwiek no oczywiście to jest takie 70 punktów jeszcze do nadrobienia, także zobaczymy, jak ta sesja się skończy. W każdym razie troszkę się dzieje na rzeczy. Na razie wydaje mi się, że to w dużej mierze ma troszkę takich symptomy paniki rynkowej, ale zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne sesje, na ile ta słabość dolara faktycznie będzie utrzymana, o ile na przykład Donald Trump nie wystąpić jakimś przemówieniem uspokajającym opinię publiczną. Dziękuję za uwagę.